Uzdrowia Człowieka, uzdrowiska Uniejów Park, które znajduje się w samym centrum uzdrowiska Uniejów, w strefie uzdrowiskowej, na terenie fantastycznego, zabytkowego parku z pierwszej połowy XIX wieku, wymusza niejako na nas przygotowanie dla naszych gości ciekawych pakietów pobytowych. Ofertą, która cieszy się największym zainteresowaniem, jest taki pakiet 50+, skierowany nie tylko dla osób powyżej 50 roku życia, bo bardzo często 30-40-latkowe z niego korzystają. To jest pakiet, gdzie w ciągu 7 dni odpoczywamy, relaksujemy się, ale przede wszystkim korzystamy z tego dobrodziejstwa uniejowe, jaką są uniejowskie wody termalne, kąpiele solankowe, masaże podwodne, gimnastyka relaksacyjna, wszystko to pozwoli, żeby nabrać sił witalnych w ciągu tygodnia, żeby zmienić swoje nastawienie, odpocząć, zrelaksować się i przy okazji oczywiście zadbać o swoje zdrowie. Inną ofertą jest pobyt dwutygodniowy związany oczywiście z główną domeną naszego uzdrowiska, to jest rehabilitacją narządu ruchu. Są to pobyty, gdzie w czasie 2 tygodni gość korzysta z kilkudziesięciu zabiegów wodnych, fizykalnych, kinezoterapii. Przez 2 tygodnie naprawdę można już zadbać o swoje zdrowie. Wprowadzamy teraz nowe pakiety związane z dietetyką i generalnie zmianą sposobu myślenia naszego społeczeństwa, ponieważ jak wiemy, to nadwaga, otyłość to w zatrważającym tempie rośnie również w społeczeństwie polskim. My chcemy przeciwdziałać temu. Uzdrowisko Uniejów Park, Instytut Zdrowia Człowieka są idealnym miejscem do tego, żeby przyjechać, odpocząć nie tylko 2 tygodnie. Tutaj można spędzić cały miesiąc i nikt się nie będzie nudził z uwagi na bogatą ofertę zarówno rehabilitacyjną ze strony rehabilitacyjnej, jak i również ofertę przygotowaną dla naszych gości, kuracjuszy, wycieczek zarówno pieszych, rowerowych, spływów kajakowych, różnego rodzaju dodatkowych atrakcji, podczas których niewątpliwie odpoczniemy psychicznie. To jest ważne dla każdego z nas na co dzień. Uniejów jest fantastycznym miejscem, do którego zapraszam wszystkich. Grzechem byłoby nie zajrzeć do tego miejsca.